Spotkania literackie A Long Time. Podcast książkowy Muzeum Emigracji w Gdyni. Posłuchaj. Dzień dobry. To jest podcast nagrywany dla Muzeum Emigracji w Gdyni. Ja się nazywam Krzysztof Tomasik i dzisiaj będę mieć przyjemność rozmawiać z Zofią Rudnicką, tancerką, choreografką, wykładowczynią akademicką, ale dzisiaj, co najważniejsze, autorką książki Gerard Wilk, tancerz. Bardzo mi miło, że zostałam zaproszona w tak interesującej dla mnie sprawie. No właśnie, i zanim do tej sprawy przejdziemy, tej sprawy, czyli sprawy emigracji, bo w tym kontekście będziemy przede wszystkim starali się omówić życiorys i dzieje Gerarda Wilka, to chyba zacząć musimy od takiego krótkiego albo dłuższego przypomnienia, kim Gerard Wilk był, bo sama nazwa książki już mówi, że tancerzem, ale to jest trochę mało. Dlaczego to jest postać ważna, którą warto pamiętać? To jest szczególnie cenne dla przypomnienia. No myślę, że szczególnie młode osoby mogą go nie znać i nie kojarzyć. Gerard Wilk to już na pewno głęboka historia, biorąc pod uwagę to, że obchodzimy w tym roku 25. rocznicę jego śmierci i 50. rocznicę wyjazdu z Polski, no to rzeczywiście czas odległy. Ale Gerard utkwił w pamięci wielu osób, oczywiście ze starszego pokolenia, głównie za sprawą swojego talentu artystycznego, czyli talentu tancerza w jego przypadku, a też talentu człowieka z charyzmą, który jakby spełniał się w każdym artystycznym zawodzie, to znaczy był i aktorem, ale nie śpiewał. Bywał aktorem, ale przede wszystkim tancerzem, którego widzowie znali zarówno ze sceny Teatru Wielkiego, jak i z telewizji. W telewizji był wtedy tylko jeden program i on w pewnym momencie razem z Krystyną Mazurówną ukazywał się w tym okienku bardzo często, więc już stąd można go było zapamiętać, polubić i zafascynować się z nim. A z kolei inne osoby bardziej zainteresowane tak zwaną sztuką wysoką w tej chwili, dawniej się nie używało chyba tego określenia sztuka wysoka, bo sztuka była sztuką. Bo jak sztuka wysoka, to znaczy, że też i niska i właściwie no tak, nie wiadomo. Tak, a w każdym razie tańczył w Teatrze Wielkim jako solista, występował w pięknych baletach, w rolach księcia, Bazylia, w Don Quixocie, takiego Hiszpana z temperamentem, a jego główna rola to Spartacus. Taka popisowa. Popisowa, wspaniała, do muzyki Haczaturiana. Rzeczywiście chodziło się wtedy na artystów, na gwiazdy do Teatru Wielkiego. Jedną z gwiazd najbardziej błyszczących w tym momencie był Gerard Wilk. Jego kariera trwała do 70 roku i właściwie w ciągu 6 lat... Kariera w Polsce. Zdołał, nie wiem, zawładnąć wyobraźnią młodych kobiet, mężczyzn. I znawców przede wszystkim. Był naprawdę fascynującą osobowością, świetnym tancerzem i człowiekiem, który tak łatwo przechodził przez rampę sceny, emanując właśnie tą osobowością i tak samo przez okienko telewizora. To właśnie jeszcze może dodajmy, ta popularność, którą miał, dzisiaj to jest może trudne do wytłumaczenia, ponieważ tancerze chyba nie, szczególnie artyści baletu, nie stają się takimi gwiazdami. Gerard Wilk stał się właśnie w latach 60. XX wieku gwiazdą dzięki temu romansowi z popkulturą. On właśnie występował bardzo dużo w telewizji, ale zagrał też parę rólek w filmach, między innymi w filmach Stanisława Barei, Przygoda z piosenką, Małżeństwo z rozsądku, u Andrzeja Wajdy. Bywał także fotomodelem u Barbary Hof w przekroju. To rzeczywiście były takie rzeczy, które wówczas przynosiły ogromną
popularność. No, gratuluję takim dzisiejszym celebrytom, ponieważ on bywał, miał temperament sceniczny, artystyczny, ale i towarzyski, także bywał w Spatifie, bywał na różnych przyjęciach, dzisiaj zwanych eventami. Także prywatnie lubił tańczyć. Prywatnie lubił tańczyć też właśnie, co jest dosyć rzadkie, ale tancerze zwykle nie chcą popisywać się tam z tańcami prywatnie. I to była jego jakaś taka też potrzeba czegoś nowego, nowego ruchu, nowej kreacji artystycznej i prawdopodobnie z tego powodu między innymi wyjechał za granicę do zespołu Beżarta, najlepszego baletu świata w tym momencie, zespołu baletowego na świecie, najlepszego choreografa. To był balet Vivant Tiemsiek, czyli balet XX wieku. I znalazł się tam w 70 roku, latem, na paszporcie takim turystycznym i już został. Tak, to był dokładnie pół wieku temu. Ten rok 1970 jest z wielu względów ważny, ponieważ to nie tylko ten wyjazd, czyli ten początek emigracji, to także ostatnie ważne role tutaj w Polsce, ostatnia premiera w Teatrze Wielkim. To Romeo i Julia do muzyki Prokofiewa, piękny balet, tańczył z Marią Krzyszkowską i w zasadzie po premierze wyjechał. Jeszcze też zdążył wystąpić w filmie Gry Grzegorza Lasoty, który też stał się takim, to jest też film z 70 roku, który stał się później takim jego jedną ze sztandarowych takich filmowych ról, bo tych filmów baletowych wówczas się robiło więcej. W ogóle się robiło. Tak, dokładnie tak. No i rzeczywiście to jest też jeszcze istotne, bo wtedy stał się ten przełom, czyli ta emigracja i audycja u Beżarta, przyjęcie do zespołu. Powiedzmy o tym, jak to się stało, że Gerard Wilk wyjechał z Polski, wyjechał właściwie na stałe. Czy to było nie do uniknięcia, czy wówczas to, na ile to było wówczas powszechne, na ile to, jeśli tancerz czy tancerka chcieli się rozwijać, to było konieczne, a na ile to był jednak jego własny wybór, chęć rozwoju i dalszych sukcesów? Myślę, że to obydwie sprawy tutaj jakby w tym przypadku działają. Jeśli chodzi o taniec, no to była ta telewizja, taniec taki jazzujący, tańczył z Krystyną Mazurówną w teatrze, natomiast balet klasyczny. No i kiedy przyjechał zespół Beżarta z tym cudownym repertuarem, jakimś takim ponadczasowym, Romeo i Julia, może niektórzy z Państwa mogli obejrzeć do muzyki Berlioza. To był budynek cyrku, którego już nie ma, na Powiślu. 66 rok i tam właśnie Beżart pokazywał, wydaje mi się, że to później, nie? To 69 już. Później byli w 70. Byli w 66, 70 no i 85. To właśnie jest ten ostatni. I kiedy sobie, bo wtedy przyjechał i Wojtek Wiesiołowski, który już wcześniej został do zespołu zaangażowany. No i właśnie ten balet spowodował, i zarówno pierwsza wizyta Beżarta też, że jednak Gerard zapragnął tańczyć coś innego i że marzeniem jego stało się tańczenie w tym właśnie zespole. Kiedy wyjechał, udało mu się dostać do zespołu i tańczył tam przez 11 lat, odnosząc sukcesy razem z zespołem, sukcesy solowe, sukcesy zespołowe. Był naprawdę usatysfakcjonowany tym życiem, które tam wtedy pędził. Spędzał czas w wolnym kraju, bez jakichś problemów finansowych, bez
no wszystko było inne, wszystko było piękne, no i ten sukces artystyczny to było też ważne, że się może spełniać jako artysta. To dla tancerzy jest bardzo ważne, ponieważ kariera jest krótka, tańczy się gdzieś tak mniej więcej 20 lat intensywnie, a potem to już jest coraz słabiej i potem schodzi się ze sceny. Trzeba znaleźć sobie jakiś nowy zawód, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze powiedzmy, ponieważ byłaś nie tylko jego znajomą i widywałaś go na scenie, ale także się z nim przyjaźniłaś. Tak, przyjaźniliśmy się od szkoły, byliśmy razem w szkole baletowej w internacie. Internat był wtedy szkoła była na ulicy Moliera. I potem się zdawała maturę i przychodziła na drugą stronę ulicy i tańczyła w Teatrze Wielkim. No to ten przypadek właśnie nas też objął i dotknął. On był ode mnie 4 lata starszy, był takim moim troszkę guru, przychodził popatrzeć, jak ćwiczę. Potem po latach, jak przyjeżdżał, też widząc mnie na scenie, dawał mi różne uwagi, że to powinnam tak zrobić, a co innego inaczej. Szkoła baletowa powoduje i w ogóle ten zawód powoduje, że ludzie są blisko przez całe lata, nawet będąc od siebie daleko. I to było też w przypadku moim i Gerarda, ponieważ jak wyjechał, no to już do Polski nie wrócił. Zatrzymał go tamten świat. Przyjeżdżał potem dawać lekcje, przyjechał nawet wyreżyserować pod koniec życia operę w Teatrze Wielkim. Ale już praktycznie nie wrócił. Tak, ale powiedz, czy tam były też takie wątpliwości emigracyjne? Czy on wyjeżdżając, być może wtedy musiał to ukrywać, więc tego nie mówił, ale na przykład po latach być może mówił, że właśnie bał się, jak to będzie zaczynać wszystko od nowa. On mówił o sobie, nawet tak się nazywa film dokumentalny, kilka razy zaczynałem od zera. I rzeczywiście to jest chyba ten dylemat emigranta, czy uda się zacząć od zera, czy uda się zbudować tą pozycję w innym kraju, w innym języku. My jeszcze nie powiedzieliśmy, że balet XX wieku swoją siedzibę miał wówczas w Brukseli, chociaż oczywiście był to balet, który jeździł po całym świecie. Zespołem międzynarodowym, tam było 16 narodowości. Tak, czyli właściwie był w takim epicentrum emigracyjnym, właściwie większość tam osób to byli emigranci. No generalnie Gerard pierwszy raz wyemigrował z Gliwic do Warszawy, to już była pierwsza emigracja, tu skończył szkołę, tańczył przez 6 lat. W Gliwicach się urodził. W Gliwicach się urodził i Gliwice były wtedy jeszcze niemieckie, jak się urodził, ale ponieważ urodził się w 1944, czyli jeszcze trwała wojna. Jeszcze trwała wojna, ale po wyzwoleniu Gliwice stały się już polskie. To była w ogóle delikatna sprawa, czy to ktoś jest z pochodzenia niemieckiego czy polskiego. W każdym razie jego wuj zawsze mówił, że on jest gliwiczaninem i to było najważniejsze. Czyli taki patriotyzm lokalny. W przypadku Gerarda... Czyli pierwszy raz, kiedy zaczynał od zera, to był ten pierwszy raz, kiedy przyjechał do Warszawy, kiedy musiał startować tutaj. No tak, w nowych warunkach, w nowej sytuacji. Wszyscy byliśmy w internacie wtedy, więc może przez to było łatwiej, bo nie było tych jakichś takich różnic. Wszyscy byli, żyli na tym samym poziomie, można powiedzieć, to samo śniadanie, obiad i kolacja, te same stawki za statystowanie w spektaklach, bo coś takiego też istniało. To były pierwsze praktyki baletowe w operze. Z kolei po wyjeździe znalazł się w Brukseli. 2 razy zmieniał tam mieszkanie, a jeździł po świecie przez 11 lat. Oni tak pół roku byli w Brukseli, pół roku na turnę. Także to było życie w stałej podróży i właściwie nie odczuwało się chyba losu tego emigranta aż tak. Bo nie było na to czasu. No tak, bo pracowało się cały czas. Ciągle w tej samej grupie, która też się zmieniała. Rozumiem, że w pewnym momencie, kiedy on już był 11 lat, to był jednym z tych najdłużej
pracujących. Właśnie też poczuł, że to już może jest nie to, że wokół młodzi ludzie, bo w sumie jego wspaniała kariera trwała kilka lat w Polsce, dokładnie 6. Doszedł do stanowiska pierwszego solisty, do statusu właśnie takiego idola. I po tych 6 latach, jak wyjechał, zaczynał od zera, bo dlatego, że trzeba było zdobyć pozycję w zespole. To znaczy on pracował na stanowisku solisty, ale to był zespół gwiazd, więc tam nie było tak łatwo. To był też zespół ogromny, ten zespół Beżarta, ponieważ to było nawet nie kilkanaście. Nie, tam było przynajmniej 60 osób, a w 9 symfonii tańczyło ich znacznie więcej. 80 osób, aparat wykonawczy był niesamowity. No i było się w tej grupie. Po czym, jak zdecydował się na porzucenie zawodu, na zmianę zawodu i zostanie pedagogiem, no to też zaczynał od zera praktycznie, dlatego że przeprowadził się do Paryża. Ale on jakby był człowiekiem, który dobrze się czuł wszędzie. Także się zaklimatyzował, także w Paryżu, bo to jest jakby ten już kolejny etap. Kolejny etap i to jest ten etap, można powiedzieć, ostatni. Paryż, 81 rok, czyli 14 lat jeszcze w tym Paryżu. No był to dla niego tak naprawdę piękny czas. Robił to, co pokochał, a o czym wcześniej myślał, że tego nie lubi, czyli uczenie. Okazało się, że ma talent pedagogiczny, że jest świetnym profesorem, że wspaniale widzi to, co tancerze robią dobrze, potrafił, a co źle, potrafił dawać uwagi cenne. To jest bardzo ważne, dlatego że tancerz właściwie uczy się całe życie i każda codzienna lekcja jest próbą jakby osiągnięcia czegoś więcej. No i tym asystuje właśnie pedagog baletu, a to była pozycja Gerarda przez 14 kolejnych lat. Tak, powiedzmy też o tym, że w międzyczasie on był oczywiście wśród innych emigrantów, ponieważ u Beżarta było bardzo dużo osób, tancerzy, tancerek z całego świata, ale byli tam także Polacy. Byli Polacy i wcześniej przed nim był Wojciech Wiesiołowski, którego Beżart zaangażował będąc tutaj w Warszawie. Właśnie już w 66 roku. W 66 roku i on wtedy nie musiał, że tak powiem, wyjeżdżać i uciekać, tak jak to zrobił Gerard i kilku innych kolegów. Też wyjechali na wakacje. Piotr Nardelli, Andrzej Ziemski też znaleźli się w zespole Beżarta. Andrzej Glegolski nie wyjechał i tańczył u Rolanda Petit w Marsylii. To był też wybitny choreograf. I potem w Paryżu miał szkołę i właśnie u niego w szkole uczył Gerard. Że to się tak połączyło. Tak, także emigranci pomagali sobie nawzajem i rzeczywiście robili karierę, ponieważ okazuje się, że nasza szkoła baletowa i nasi tancerze są ludźmi bardzo utalentowani. A ten krąg, ponieważ też zdarzało się, że odwiedzałaś Gerarda właśnie tak. W Brukseli. On też przyjeżdżał do Polski. To nie było tak, że te granice były całkowicie zamknięte. On tutaj bywał, on tutaj nawet się zdarzyło, że występował w telewizji później po latach, jeszcze w latach 70. A ten krąg właśnie emigracyjny, jak wyglądał ten jego krąg emigracyjny właśnie w Brukseli? Czy to byli właśnie głównie Polacy, czy być może poznał się tam też z osobami miejscowymi? Jak dobierał sobie przyjaźnie, znajomości? On był z natury niby był samotnikiem, ale generalnie lubił bardzo towarzystwo i był jakby duszą tego towarzystwa. W momencie, kiedy już tam się znalazł i był adorowany przez wszystkich, był szalenie lubiany i lubił spędzać czas z ludźmi, to byli zarówno tancerze, jak i wielbiciele zespołu.
kogo tam mogę jeszcze wymienić? Stancerzy teraz te nazwiska nic nie powiedzą, ale takie pseudonimy artystyczne, na Kukunę, jego kolega, który jakby scalał taką grupę. Oni lubili bywać razem, lubili oglądać wspólnie różne rzeczy, chodzić na marsze opis, bo to było takie też ciekawe zajęcie, kupowanie staroci na targu. Gerard to bardzo lubił. Był kolekcjonerem lalek z porcelanowymi guziami. Kiedyś wyrabiano te lalki w Niemczech i ponieważ on gdzieś w młodości, u jego babci była taka lalka, stąpił sentyment. Zbierał też chusty śląskie. No był takim człowiekiem z duszą artystyczną i przyciągał artystów. Tak, a jak to tam, jak to wyglądało właśnie prywatnie? To znaczy, że rozumiem, że ten krąg główny stanowili tancerze i tancerki, jego na przykład przyjaciółki z zespołu Beżarta, tak. plus przyjaciele, często też to byli homoseksualiści, także tancerze, którym on czasami nawet udostępniał czy swoje mieszkanie, swoje znajomości, był takim, bywał taką osobą, która wprowadzała w ten świat, pomagała się ustawić na miejscu osobom, które dopiero tą drogę migracyjną zaczynały. Tak na przykład w książce Dariusz Blajer wspomina właśnie, jak nawet właśnie u Gerarda mógł przez jakiś czas pomieszkiwać. Tak, Gerard rzeczywiście taka otwarta natura i człowiek bardzo życzliwy i pomocny. No wszyscy sobie wtedy bardzo pomagali. Jemu pomógł z kolei w Paryżu Andrzej Glebowski, a on wcześniej w Brukseli Darkowi Blajerowi, ale tak samo jak przyjechał Piotr Nardewi, Andrzej Ziemski, też się nimi zaopiekował, też chwilę mieszkali u niego. Także tam pod względem towarzyskim było bardzo tak spontanicznie i miło. Mm-hmm. I ta kariera u Beżarta, teraz pewnie trudno to odtworzyć, ale to był rzeczywiście najważniejszy wówczas zespół taneczny na świecie. Baletowy. O nim się marzyło, o nim się mówiło, on był fetowany. Tak. Kręcono filmy dokumentalne, rejestrowano spektakle, to rzeczywiście było coś. Ale występowali tam na przykład Rosjanie, Maja Plisiecka, Beżart specjalnie dla niej ułożył balet Izadora. Gościnnie, a ona z kolei postarała się, żeby zespół Beżarta wystąpił na Kremlu z baletem Bolero, w którym ona tańczyła solo główne, także... Beżart był wtedy naprawdę kimś absolutnie wybitnym i wybitnym pozostaje do dziś, mimo że na przykład jego Święto Wiosny wystawiano u nas w Teatrze Wielkim kompletnie się nie zestarzało, więc był to człowiek, u którego tańczenie to była nie tylko satysfakcja i nobilitacja, ale i szalona przyjemność, bo było się na Mont Evereście baletowym. Tak, chociaż powiedzmy z takich przyziemnych rzeczy, że z tego co można by czytać w książce, finansowo to nie było aż tak lukratywne zajęcie, jakby się mogło wydawać, właśnie biorąc pod uwagę, że był to najważniejszy zespół baletowy wówczas na świecie. Na świecie balet to niestety taka sztuka, na której dorobić się nie można. Można się dorobić kontuzji na pewno, ale z finansami jest gorzej. Tak, te stawki nie były duże, ale tam chłopcy mieli takie pomysły, że jak na przykład jechali do Paryża, mieli 30 spektakli, to odbierali wtedy stawkę za hotel, a mieszkali u przyjaciół albo wynajmowali wspólnie jakieś mieszkanie. Tak, taniej. To były te korzyści po drodze. No i oczywiście ten świat wspaniały, otwarty i ci przyjaciele wszędzie i przyjmowani, fetowani. Wielbicielki, wielbiciele. Naprawdę to było piękne życie i,
i pod każdym względem, towarzysko, ale artystycznie i te doznania, które miało się zwiedzając świat, też były niezapomniane. No i ten aplauz publiczności, to jest coś niebywałego, stojące owacje, także ten wysiłek, który wkładali w te codzienne spektakle, potem się zwracał. I w wieku 37 lat Gerard, chyba tak mogę powiedzieć, postanowił zakończyć karierę tancerza. Mówię postanowił, ponieważ to nie było spowodowane jakąś kontuzją, jakąś sytuacją, wyrzuceniem na przykład przez Beżarta, tylko on rzeczywiście postanowił, że już dosyć, że chce odejść u szczytu, będąc jeszcze w formie. Tak, to prawda. Właśnie pod koniec kariery on pisał wtedy do mnie, że jest jeszcze w bardzo dobrej formie i tańczy świetne role, ale czuję, że już po prostu nie ma siły, że niech młodzi zajmują się tym zawodem. I nie bardzo wiedział tak naprawdę, trzeba przyznać, że on nie był człowiekiem, który miał życie jakoś tak zaplanowane. Nie był zapobiegliwy. Nie był zapobiegliwy ani trochę, ale miał szczęście w życiu. I wpadł na pomysł, że może spróbuje być tym pedagogiem. Poprosił Piotra Nardelego, żeby móc u niego w szkole prowadzić lekcje w Brukseli. No i robił to przez tydzień. Zobaczył, że to nie jest dla niego trudne i stresujące. I z takim bagażem doświadczenia tygodniowym pojechał do Paryża i tam rozpoczął lekcję u Andrzeja Grzegorskiego. Więc tancerzy nie można oszukać. Jak jest dobra lekcja, to oni przyjdą, a jak kiepska, to nie przyjdą. I Gerard miał zawsze frekwencje, dlatego że to był świetny, miał świetny pokaz, bardzo ładnie połączone kombinacje, był sympatyczny, potrafił jakoś tak zagrzać, rozgrzać się w każdy sposób, bo to normalnie jest tak, że tancerze przychodzą rano, są zmęczeni, zaspani. Te pierwsze ćwiczenia muszą być wolne, ale trzeba ich umiejętnie rozgrzać, rozkręcić i zachęcić. No i nie ma nic piękniejszego jak taki wysiłek po lekcji, kiedy te endorfiny są i wtedy jest bardzo przyjemnie. Tancerze idą na inne próby albo po prostu miasto. Albo się bawić. A powiedz, bo nigdy też jakby to nie pada w książce. Czy Gerard w ogóle myślał o powrocie do Polski? Czy w ogóle brał to pod uwagę? Czy w 81 roku, kiedy właśnie przestał tańczyć u Beżarta, w ogóle brał pod uwagę, że wróci tutaj, że wróci do kraju? Czy wcześniej, w czasie tych 11 lat, bo wiadomo, że też musiały się zdarzać jakieś gorsze momenty, czy momenty jakiegoś zwątpienia w sens, myślał o powrocie, czy już jak raz się wyrwał, to już nie było drogi powrotnej? Wydaje mi się, że nie było. On się bardzo dobrze czuł na świecie. Czuł się świetnie też, jak wracał tutaj do Polski, stale zapraszany, fetowany, każdy chciał się z nim zobaczyć, pogadać, on bardzo lubił opowiadać, ale generalnie bardziej mu się podobał świat tam, ta tolerancja, to inne podejście jakby do ludzi. To bardziej mu odpowiadało. Także tym bardziej w momencie, kiedy miał już przyjaciela na stałe, Jean-Jacques'a, i mieli taki ładny dom we Francji, nie przychodziło mu do głowy, żeby wracać. Tak, tym bardziej, że powiedzmy, że tutaj też ta historia rodzinna Gerarda, jego bliskich, to jest też historia emigracyjna. No właśnie, on praktycznie to nie bardzo miał gdzie wracać, dlatego że rodzina wyjechała do Niemiec, ponieważ z tego powodu, że mieszkali na Śląsku, mogli starać się o wyjazd do Niemiec. No i tak zrobiła jego mama, która po wyjeździe, po śmierci ojca oczywiście, męża, też mówiła, że nigdy nie było tak dobrze, jak właśnie tam w Worms,
bo tam zamieszkali, tak, tam zamieszkał też jego brat i kuzyn. Z rodziną. Z rodziną i praktycznie to była cała jego rodzina. Tutaj został, już prawie nikt nie został. W tej chwili w Polsce mieszka tylko żona jego kuzyna i jej dzieci. I to jest cała rodzina Gerarda. Także no jest jeszcze taki mały problem, że jego prochy nie zostały pochowane. Nie zostały sprowadzone do Polski, ponieważ nie było, rozumiem, takiej możliwości. Nie było takiej możliwości, a tam na miejscu jakoś też nie ma jakiejś takiej decyzji, gdzie on ma być tak naprawdę pochowany. Jest w domu, no to się niby praktykuje, ale jakby dla tutaj, dla Polaków, dla ludzi, którzy go znali, to powinien gdzieś mieć grób. Nie ma grobu, który można byłoby odwiedzić, przy którym można byłoby powspominać Gerarda Wilka, więc jedyny sposób, żeby go wspominać, to jest właśnie czytanie o nim, oglądanie albo słuchanie takich rozmów jak ta. Ja się jeszcze chciałem zapytać o taki wątek, który może się wydawać współczesny, czy dzisiaj chyba nawet lepiej zrozumiały niż wtedy, czyli o sytuację, z którą dzisiaj mamy do czynienia. Bardzo wiele osób homoseksualnych, gejów, lesbijek wyjeżdża z Polski właśnie do świata większej tolerancji, gdzie te prawa są, no są lepsze, są bardziej przestrzegane, gdzie w ogóle jest możliwość zawierania na przykład związków, czy partnerskich, czy małżeńskich. Czy w przypadku Gerarda, który był gejem, to mogło mieć jakiekolwiek znaczenie? Czy to raczej znaczenie pośrednie przy okazji, Naprawdę... Myślę, że znaczenie pośrednie, dlatego że oni na przykład wyjeżdżając tam brali fikcyjne śluby, żeby mieć obywatelstwo. Fikcyjne śluby z kobietami. Z kobietami oczywiście tak. Tak jak na przykład Piotr Nardelli, Andrzej Ziemski, ale Gerardowi to nigdy nie przyszło do głowy. On obywatelstwo belgijskie dostał, jak kończył karierę u Beżarta. Właśnie po 11 latach pracy napisał: jestem Belgiem. To paradoksalne, bo właśnie został Belgiem wtedy, do Paryża, kiedy właśnie opuścił Belgię. Tak. To zabawne, ale Gerard nie, on był, to znaczy taka jego natura była dość dziwna, ponieważ nie wiem, wiele osób do dzisiaj mi mówi, to on był gejem, tak, robił wrażenie osoby takiej bardzo, bardzo męskiej, bardzo pewnej siebie. Pewny siebie zanadto nie był, ale rzeczywiście wyglądał bardzo tak solidnie, można powiedzieć. I można mu było zaufać, można się było nim zauroczyć. Był człowiekiem bardzo dobrym, bardzo otwartym, szczerym i takim, którego się lubiło i którego się zapamiętało. Tak, ja może jeszcze dopowiem, bo być może osoby, które nie wiedzą, jak wyglądał Gerard, to trzeba to dopowiedzieć, że prawdopodobnie wówczas bardzo często tancerz, szczególnie tancerz baletu, kojarzył się z takim mężczyzną bardzo miękkim, bardzo wiotkim, bardzo zwiewnym. Stanisław Szymański Stanisławem Szymańskim, który też był jednocześnie bardzo taki kobiecy, właśnie delikatny. Natomiast Gerard był właściwie tego przeciwieństwem, był dużym, ciemnym, owłosionym mężczyzną z silnie zarysowaną szczęką i wspaniałymi włosami, które później zresztą... To właśnie, o tym owłosieniu mówimy, nie, że miał na ciele dużo włosów, tylko... Miał i na ciele włosy nie, i... Bez przesady. I na głowie. I zresztą właśnie włosy później zapuścił i już w Brukseli nosił takie włosy dłuższe właściwie do ramion. Tak, był bardzo atrakcyjny i artysta, to artysta naprawdę, osobowość, której się nie zapomina. My też już powiedzieliśmy, że niestety Gerard, który kiedyś cieszył się ogromną popularnością, w tej chwili 25 lat po śmierci, 50 lat po wyjeździe z Polski, nie jest tak znany, jak na to zasługuje. Natomiast może warto jeszcze przypomnieć właśnie inne osoby, które tancerzy, którzy też dzisiaj
czasami są zapomniani, a chyba warci upamiętniania. Myślę, że taką na przykład taką osobą może być wspomniany już Wojciech Wiesiołowski, który występował jako Wojtek Lowski i który był tym pierwszym Polakiem Uberżarta i właściwie jego droga była trochę też podobna do drogi Gerarda, ponieważ on też właśnie wyjechał, tańczył Uberżarta, później tańczył w innych zespołach. Tańczył w innych zespołach, on zrobił potem taką karierę bardziej światową, dlatego że Gerard się zatrzymał Uberżarta, no ale to można też dyskutować, który zespół był częściej oglądany wtedy na świecie, ale jednak zespół Uberżarta. Tancerze wyjeżdżali i udawało im się karierę robić. Rzeczywiście w tej chwili mało się o nich pamięta, ale my nawet nic nie wiemy o tancerzach, którzy są tutaj w Polsce. Niedawno nagle umarł Łukasz Gruziel. Świetny tancerz Teatru Wielkiego i właśnie teraz sobie przypomniano o nim, jaka to piękna kariera. Tak. Nie wiem, czy to trzeba umrzeć, żeby... Czyli właśnie my właściwie wniosek taki, że nie pamiętamy zarówno tych, którzy wyjechali, ale niestety także tych, którzy zostali, czyli pod tym względem jest porówno, jest można powiedzieć sprawiedliwie, chociaż to jest oczywiście niedobre określenie. Wojciech Wiesiołowski to jest też o tyle znaczące, który był starszy o 5 lat, jeśli się nie mylę, od Gerarda. Tak, a umarli prawie w tym samym czasie. Tak, umarli prawie w tym samym czasie, w odstępie bodajże 2 miesięcy, więc to jest rzeczywiście bardzo bardzo symptomatycznie. Bardzo blisko bo siebie i w tym sensie oni mogą być właśnie te życiorysy mogą być postrzegane jako takie bliźniacze może na przykład. Zresztą nawet u Beżarta grali tę samą rolę. Tak, to była rola Tybalta. Wojtek Tybalta w Romeo i Julii. Romeo i Julii. Właśnie w tej Romeo i Julii wystawionej w cyrku na Powiślu, którego już nie ma, tam jest osiedle jakieś w tej chwili. A to był bardzo piękny budynek, ale okazało się po roku, że on nie spełnia jakichś atestów i może się spalić bardzo szybko i go zburzono. Tak, później tam były, z tego co wiem, długie lata chaszcze. Tak, stał w chaszczach, a potem został zburzony. Dokładnie, tak się stało. W każdym razie tutaj ta droga przypominania ważnych postaci polskiego tańca, polskiego baletu jest ciągle przed nami. To się dzieje i mam nadzieję, że się będzie dalej dziać. Tak jak jest teraz z Gerardem, to znaczy trzy instytucje przygotowują wystawy. Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny i Teatr Wielki. I ta wystawa prawdopodobnie już się odbędzie pod koniec tego roku, czego musimy sobie życzyć, bo jakby... No bo ten rok jest właśnie wyjątkowy dla Gerarda, aż dwie rocznice. Tak. I wystawa jest niemalże gotowa, ale jeszcze chwila. Czyli pod koniec roku zapraszamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie do Teatru Wielkiego, do oglądania wystawy o Gerardzie Wilku, którego współtwórczynią jest Zofia Rudnicka. Natomiast teraz... Wystawy oczywiście. Natomiast teraz zapraszamy do lektury książki Gerard Wilk Tancerz. Zapraszamy także do poszukania występów Gerarda Wilka. One są, niektóre przynajmniej są dostępne w internecie, ponieważ on występował też na przykład w teledyskach, na przykład w słynnym teledysku Piotra Szczepanika Kochać razem z Krystyną Mazurówną tańczy. A jeśli chodzi o większe rzeczy, to są właśnie gry, tylko nie wiem, czy one są do wygooglowania. Jest Podróż Magiczna, w której wystąpił tańcząc już Uberżarta, ale tutaj w przyjechał. Polsce. Przyjechał. Specjalnie, żeby wystąpić, to jest tak. 79 rok. I kilka razy zaczynam od Sera, to jest jego opowieść po powrocie do kraju na moment reżyserowania Wertera Massnera. Tak, to była taka ostatnia ważna wizyta w Polsce, rok przed, nawet mniej niż rok przed śmiercią, przyjechał znów zadebiutować, tym razem jako reżyser operowy. Jako reżyser operowy.
To jest wszystko bardzo, bardzo ciekawe. Ten życiorys jest bardzo, bardzo bogaty. Zachęcamy Państwa do lektury, zachęcamy także do oglądania i dowiadywania się więcej o Gerardzie Wilku i w ogóle o historii polskiego tańca, polskiego baletu. Jest tam mnóstwo jeszcze fantastycznych życiorysów do odnalezienia, odzyskania, dowiedzenia się. Dziękujemy Państwu bardzo. Krzysztof Tomasik, Zofia Rudnicka. To był podcast o Gerardzie Wilku dla Muzeum Emigracji w Gdyni. Dziękujemy. Spotkania literackie Alą Tem. Podcast książkowy Muzeum Emigracji w Gdyni. Posłuchaj.